Witajcie na moim kanale, mam na imię Kinga. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na spacer do pobliskiego sklepu spożywczego Coles. Zabieram Was do sklepu w okolicach Perth w zachodniej Australii, aby przyjrzeć się zaskakującym różnicom w cenach żywności w lokalnych sklepach. Zaczynamy od słodkości. Jak sami widzicie, jesteśmy na dziale, który ma krakersy. Później przejdziemy jeszcze do innych produktów. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre produkty są tak drogie, a inne w przystępnych cenach? Kochani, dzisiaj jest sobota, kiedy kręcę ten materiał, i zawsze w soboty, jak widzicie, te żółte karteczki to są promocje. To jest właśnie mleko, które jest przecenione. Nie wiem dlaczego, ale w czwartki i w soboty jest najwięcej, przynajmniej tutaj w moim rejonie, w okolicach Perth, są bardzo dużo przeceń. To jest właśnie kawa przeceniona. Ona przeważnie kosztuje 18 dolarów. Tutaj jest po 14, po 13 z groszami. Więc jak sami widzicie, warto czasami wybrać w sobotę. W sobotę to są właśnie takie kapsułki do ekspresu kawowego, które są przecenione, można powiedzieć, o pół ceny, więc no, różnice w cenach są ogromne. Powiem Wam, kochani, jak przyjechaliśmy tutaj do Australii, to za 200 dolarów na cały tydzień mieliśmy jedzenie na czteroosobową rodzinę. Mleko jest $1,60. Kiedyś płaciłam za mleko 80 centów, 60. Teraz już jest, jak sami widzicie, tę cenę. To jest herbata. Herbata, to są różne gatunki herbat z różnych rejonów świata. Ale widzicie, tu macie promocję 6 dolarów za 3 paczki. Bierzecie 3 paczki, płacicie 6 dolarów. Bez względu, nie musi być z jednego gatunku, aby z jednej firmy. To jest fajne, bo czasami chętnie lubimy sobie sprawdzić inne smaki niż tylko. Tutaj jest garmażerka. Osobiście nie przepadam za australijskimi kiełbaskami, ale kurczak, widzicie, 3,75 pod udziem. Całe kurczaki, no, są w różnych cenach. Ryby 36 dolarów za kilogram, to jest łosoś. Ten łosoś, oni wszyscy mówią, że one są hodowlane, ale na niektórych z tych etykiet nie widać dobrze na tym filmie, ale na niektórych etykietach pisze, czy on jest fresh, czy on jest z hodowli. To jest teraz bardzo istotne, bo była dość duża ingerencja ludzi, konsumentów, na to, żeby sklepy posiadały takie informacje, skąd pochodzi dany produkt. Co jest fajne, bo wiemy, czy on pochodzi z New Zealand, czy z Chin, czy z Wietnamu, czy jeszcze z jakichś innych rejonów świata, więc no, to jest moja najlepsza sekcja. Słodycze, dwie sztuki za 8 dolarów, na przykład Snickersów, 12 sztuk w paczce, więc sami widzicie, to jest Lindor. 8 dolarów, Raffaello. Ceny niby przecenione, ale one wcale nie są takie tanie. One nie są takie tanie. Naprawdę, żeby tutaj można znaleźć jakąś czekoladę za 3,25, za którymi osobiście nie przepadam, no ale to są te zdrowe czekolady, 70% kakao. Osobiście czarna czekolada, owszem, ale akurat nie z tej firmy. No, ale są inne KitKaty, dwie takie paczki po 8 dolarów. Więc wszystkie te żółte metki, które widzicie tutaj naokoło każdej sekcji, jest bardzo dużo. I mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy na przykład dobrze jest brać rachunek, bo w momencie, kiedy jesteście pewni, że jest przecena na ten produkt,
a w kasie policzą wam inaczej, dobrze wtedy sprawdzić. I jest coś takiego, że robią refund. Tutaj jest właśnie azjatycka sekcja International. Również są różne produkty. Zaraz kończę ten temat o tych rachunkach, bo to jest istotne. Nie jest tak, że ktoś was oszukuje. Nie to, że oszukuje, ale są jakieś pomyłki na kasie czy coś takiego. Możecie spokojnie iść do kasy i powiedzieć, że tam jest błąd. Do obsługi klienta jest takie osobne stanowisko i prosić, aby sprawdzili, w jakiej cenie faktycznie to jest, bo byście widzieli na promocji i wtedy może albo wam zrobią refund, czyli wypłacą wam za ten produkt, albo dostaniecie go za darmo, albo będziecie mogli sobie dobrać jeszcze jeden taki sam produkt. Jeżeli macie, przeważnie dają trzy opcje. Tutaj słynne zupki chińskie, które bardzo dużo ludzi tego je. Ja osobiście za tym nie przepadam, co nie mówię, że nie jem, bo czasami mnie naleci na nie takie, na bardzo niezdrowe jedzenie. Nie przepadam za tym aż tak bardzo, ale tak może dwa razy do roku wetnę taką zupkę. Tutaj mamy grochy, fasolę i gotowe jedzenie w puszkach, którego nie jadam, ale jest dość popularne tutaj w Australii. Ludzie się posiłkują tymi daniami. Każdy lubi coś innego, ja wolę gotować swoje jedzenie, no ale to jest moja opinia, a mówimy teraz o zakupach. A tutaj widzicie, są przeważnie, oczywiście wszędzie wygląda organik, to są sosy pomidorowe, a tu jest nasza kiszona kapusta. 3,40, 3,80 i 4 dolary. I to jest polska kapusta kiszona, ale niestety ogórki już są produkowane w Indiach. Więc kilka razy się nadziechałam, myślałam, że to są ogórki kiszone, to nasze, pisze Polish Cucumber, a się okazuje, że produkowane w Chinach. No więc też musicie uważać na etykiety, co gdzie pisze, bo wygląda po prostu jak nasz produkt, a to są italiańskie, czyli włoskie sosy z różnymi dodatkami, bazylia, jakieś pesta. To jest to, co ludzie używają najczęściej. Do tego kupiłam paczkę makaronu, do którego za chwilę przejdziemy. Właśnie przechodzimy do makaronów, gdzie oczywiście teraz jest 2 za 5 dolarów. Ja te makarony 2 za 3 dolary. Kiedyś kupowałam po 90 centów, po dolarze, po dolar 20. Teraz nie ma nic tańszego poniżej, o widzicie, 2,60. Już wszystko powyżej 2 dolarów jest. Nic nie kupicie do dolara. No, jest to smutne, ale prawdziwe. No i niestety, niby są też promocje na to, ale już nie schowam do cen. Bo właśnie ketchup. Made in Australia. Bardzo dobre te ketchupy są. To jest barbecue sos, ale teraz właśnie wam pokażę ich takie typowo australijskie. To też jest bardzo dobra firma. Tu jest Aussie Farmers Tomato, bo po prostu zbliża się lato. Tu jest barbecue, smoke barbecue. No więc tutaj widzicie same sosy do różnych, oryginalny Big Barbecue, barbecue sauce. To jest tutaj w Australii bardzo modne, tak jak sami widzieliście jednokrotnie już na moich filmach, że tutaj barbecue w parkach są za darmo, więc tylko kupujecie sobie mięsko, bierzecie właśnie sosiki, meksykańska kuchnia i celebrujecie i po prostu spotykacie się ze znajomymi przy barbecue i to jest bardzo popularne właśnie ich sosy, tomato sos i barbecue sos, to bez tego się, no a jeszcze garlic sos też uwielbiają. A tutaj zatrzymamy się na chwilę na rybach w puszkach. No nie, są tutaj oczywiście, jak widzicie, jest mnóstwo firm, które pokazują nam
różne smaki. Tutaj niedobrze widać, ale ten jest akurat z Anglii sprowadzany. Te tutaj chyba są, nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale te są chyba z New Zealand. Tak, to są z New Zealand. To są sardynki. Tu pokażę wam makrele, której już bym nie kupowała, bo jest z Chin, Made in China. I niestety ja takich produktów raczej od nich nie jadam. Widzicie? Made in China. A tu taka mała niespodzianka na dole jeszcze. Nie wiem dlaczego na dole. Bo cena nawet jest w miarę przystępna jak na sardynki. O właśnie. A te sardynki, kochani. Taram, Made in Poland. Mamy z Polski. No więc mamy tutaj różne produkty też z Polski. Nie jest ich za dużo. I widzicie, jest po 2,30. Taka puszka sardynek w różnych sosach. W oliwkowym, w pomidorowym i we własnym sosie. To są oczywiście angielskie, są jeszcze różne inne, z Indii, z Chin. A tutaj oczywiście widzimy mąki, które 2,50 za 2 kilo, to nie jest zła cena. Warto sobie kupić. Pamiętam jak było te 3 lata temu, taki boom, co wszyscy latali od sklepu do sklepu, gdzie brakowało papieru toaletowego. Po prostu wszystko znikało w tym sklepie, po prostu jak komfora. My z mężem żeśmy jeszcze nie wiedzieli, że coś takiego miało miejsce i córka do nas dzwoniła, mówi, mamo, zróbcie sobie zakupy. Akurat byliśmy w tym sklepie, zróbcie sobie zakupy, bo jest to i to i ogłosili i za chwilę, za pół godziny będą restrykcje. No okej, okay, no to my z mężem, dobra, no to robimy, no patrzymy, ludzie się zaczynają zlatywać. Pół godziny sklep był po prostu pękał w szwach. Nie szło przejść między regałami. To było naprawdę bardzo dziwne uczucie. No ale tak było. No więc wszystko wróciło do normy. Oczywiście znowu różne klęski żywiołowe, czyli powodzie, czy tsunami, czy coś takiego na wschodnich Stanach. Jeżeli jest, to my mamy zawsze opóźnione, poproszę, to jest $15 olej. W tym filmie powiedzcie, czy wiecie, to jakie czynniki wpływają na ceny w PET oraz jakie lokalne uwarunkowanie odległości od dostawców, bo popyt i podaż kształtują rynek żywnościowy. No niestety tak to jest. Jest zapotrzebowanie, więc co się robi? Widzicie, to są takie niespodzianki w supermarketach, lokalnych sklepach, gdzie możemy wejść i naprawdę, jeżeli wchodzimy z listą, możemy sobie kupić naprawdę w dobrych cenach. Na tą chwilę, powiedzmy, w dobrych. Że można troszkę zaoszczędzić, jeżeli idzie w takie dni, gdzie są duże promocje. Czy wiecie, że ceny żywności w Perth są o 20% wyższe niż w Sydney? Często zauważamy dziwne różnice cen podczas zakupów, ale dlaczego tak się dzieje w zachodniej Australii? Kochani, wiele osób zakłada, że ceny żywności powinny być bardziej jednorodne w tym samym kraju. Jednak w Perth podobne produkty są nawet o 50% droższe, nie tylko mogą, ale są, niż w innych miastach Australii. Często jest to związane z odległościami, kosztami transportu, a także mniejszą konkurencją na lokalnym rynku. To prowadzi do sytuacji, w której mieszkańcy płacą więcej na podstawie artykułów, co wpływa na ich budżet oczywiście. No i nawyki żywieniowe czasami musimy troszeczkę zmienić, żeby przeoszczędzić, tak? Przykład takich rozbieżności są
liczne. Weźmy na przykład mleko, które w Perth kosztuje na tą chwilę $1.60 za litr, podczas gdy w Melbourne cena wynosi $1.20. Podobnie są ceny owoców i warzyw. Różnią się znacząco. Na przykład banany w Perth mogą kosztować $3 za kilogram, a w Adelaide tylko 2. Te różnice wynikają często z warunków transportowych, sezonowości, a także lokalnych produktów oraz marży zysku sprzedawców. Kochani, tu jesteśmy teraz na chemii, więc tak sami widzicie, no, osoby, które mieszkają na wschodnich Stanach, gdzie transport jest dużo, konkurencja jest dużo większa. My tutaj mieszkamy na odludziu tak naprawdę. I nim do nas, pierwsze to wszystko i tak przechodzi przez Sydney czy Melbourne, a dopiero potem trafia to do Perth. Dlatego mamy takie duże ceny. Każdy mówi, że w Perth jest bardzo drogo. No bo jest drogo. Mamy inne rzeczy tańsze w stosunku do innych miast w Australii, ale to może w innym vlogu wam powiem. Natomiast co chodzi o ceny artykułów spożywczych, na przykład higienicznych, no to musimy niestety, tak jak mówię, chodzić, szukać, zaglądać. Ja wiem, że w Polsce to też jest bardzo modne, w Europie ludzie chodzą, szukają. Teraz widziałam w jednych statystykach, że sklep najdroższy jest chyba Woolworths, a najtańszy jest Aldi. Zrobię może z jakiś odcinek, przejadę się do Aldi, zobaczę, jakie tam są ceny, bo już dawno nie byłam, a rzadko jeżdżę do tego sklepu, bo mam nie po drodze, nie jest blisko, po obrębie mnie. I dlatego korzystam bardziej z lokalnego sklepu, który jest bliżej mojego miejsca zamieszkania. Najbardziej szokującą różnicą cen odkryłam w przypadku kurczaka. Zrobiłam taki mały research, takie statystykę. W Perth można zapłacić za kurczaka $12 za kilogram. Podczas gdy we wspomnianych wcześniej miastach ceny wahają się od 8 do $9 za kilogram. Taka różnorodność ma realny wpływ na domowy budżet mieszkańców Perth. Niestety, no zmuszają nas. Oczywiście lubimy kurczak i tak jest jedną z najtańszych produktów mięsnych. No bo wołowina czy wieprzowina jest dużo droższa. No ale wiecie, my, jak to mówię, my Polacy umiemy sobie radzić z takimi sytuacjami, umiemy zagospodarować sobie, że z tego kurczaka zrobimy, kości damy na zupę, to skrzydełka na coś innego, do pieczenia czy tam do zupy. Więc my z kurczaka potrafimy zrobić z jednego kurczaka 5 obiadów. Dobrze się tak śmieję, dzielimy go na mięt, nie wiem jakim cudem, jak przeważnie dzieli się go na 4. No ale kochani, no tak jak widzicie, chciałam wam dzisiaj przedstawić właśnie ceny, bo musiałam zrobić swój prywatny shopping, czyli zakupy. A że kręcę materiał w sobotę, więc no dobrze by było, żebyście Państwo też zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest oczywiście sekcja dla pupili, czyli piesków, kotków, rybek, świnek, kanarków i też nie są to tanie produkty, powiem wam szczerze. Są coraz droższe. Też były puszki po 90 centów, na przykład dla psów, bo mam psa. A teraz już nie kupimy w takich cenach. $3, czy 50, czy 90, 4. Widzicie, świat się zmienia, na całym świecie robią się różne horrendalne ceny. No ale cóż, musimy dalej żyć, musimy jeść. Wiadomo, że człowiek bez jedzenia nie funkcjonuje. Bez pewnych produktów możemy się obejść, natomiast no, niektóre są niezbędne. Właśnie jak mówię, rybki, kanarki, wszystko, po prostu wszystko, kotki. Ale patrzcie te ceny, za taki mały whisker z $10 ponad.
No matko boska, ileż to trzeba pieniędzy, żeby to wszystko utrzymać? No taka jest prawda. Zaraz coś powiem, Boże, ale kiedy ceny z kosmosu, jeszcze jak to policzymy, razy 2,50, bo tyle kosztuje dolar, czy tam 2,60 na Polskę, jak nie sprawdzałam. No więc nie wiem, czy można się odnieść po prostu do tych cen, bo no nie ma co porównywać z polskimi cenami, bo to jest absurdalne. Tutaj się inaczej zarabia, inaczej, inne są ceny wszystkiego. I jeżeli ktoś powie, że no, 2 dolary, a to jest 5 zł, bo to jest bardzo drogo, oczywiście, ale pamiętajcie, kochani, że to się inaczej zarabia. I nie można, jeżeli się tu żyje, nie można tego przeliczać na złotówki. Trzeba liczyć złotówki w momencie, kiedy się tu przylatuje i tych złotówek zawsze będzie mało. Natomiast tak jak mówię, że jeżeli tutaj przylatujecie albo żyjecie tutaj i przeliczacie na złotówki, to nie ma sensu, bo człowiek się załamie, tyle pieniędzy wydaje. Jeżeli się tu żyje, po prostu trzeba zaakceptować tego dolara adekwatne do zarobków. Taka jest prawda. Typowe różnych marek, różnych firm, toniki 2 dolary, różne soki 2 dolary. Ale co jest ciekawe, zaraz wejdziemy do tego momentu, tutaj są to alkohole są to napoje bezalkoholowe, wyglądające jak alkoholowe. Zobacz, jakie są ceny, 25 dolarów. Zero alkoholu, 10 dolarów. Heineken, 15 dolarów, nie mający alkoholu. No, powiem wam szczerze, troszeczkę mnie zdziwiły te ceny, bo normalny alkohol nie ma dużo większej różnicy. Nie wiem, czy chodzi o oprawę, czy chodzi o smak, że jest podobny bez alkoholu. Nie mam zielonego pojęcia, ale ceny są dla mnie po prostu za wysokie. Teraz przejdziemy do takiego działu. To w każdym sklepie, to jest w każdym shoppingu. No są witaminki, suplementy, zdrowa żywność, te sprawy. I ceny produktów organicznych. Zaraz przejdziemy na drugą stronę, na warzywa. Zobaczcie, jakie są ceny tych suplementów. 14 dolarów. I to są różne jakieś tam suplementy, witaminy. Witamina B12, witamina 6, witamina C. Różne witaminy, które można kupić w sklepie, nie trzeba iść do apteki. Różne jakieś mało węglowodanowe produkty, co jest teraz bardzo modne. Jest mnóstwo jakichś diet, dużo proteiny, mało węglowodanów. No jak to czytam, bez cukru, z cukrem, ze słodzikiem, bez słodzika. No po prostu nie wiadomo, co wybrać. Nie wiadomo, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. A zwykłe płatki śniadaniowe, no też nie należą do tanich, no ale już są tańsze, 5 dolarów za taką pakę, no wiadomo, na tydzień powinna wystarczyć na śniadanie. Ale jeżeli już chcemy dołożyć sobie jakiś owoc, czy miód, czy coś kogoś, no to już jest, już cena rośnie, śniadania, prawda? No i teraz przechodzimy właśnie na stronę, to jest pieczywo, a zaraz dalej pójdziemy, są warzywa i owoce. No powiem wam, jestem mile dzisiaj zaskoczona w ogóle tymi produktami. A jeszcze żeśmy doszli do mięso mielone, oczywiście jest mięso mielone zwykłe, jest mięso z 5% ilością tłuszczu, 10% ilością tłuszczu, organiczne. Do tych tacek, tego wszystkiego jest tyle, że po prostu człowiek dostaje oczu pląsu i nie wie, co brać. Są jakieś przeceny i nie są to przeceny dlatego, że kończy się data ważności, nie. To są świeże produkty, i one mają normalny termin przydatności, więc to nie jest tak, że przecenione jest, bo akurat jest tylko jeden dzień do
do końca ważności produktu. Cały czas chcę podczegać z wami do... Tu są ich australijskie kiełbaski, dwie tacki za 10 dolarów. Tutaj są jakieś szyneczki. Tu jest indyka. Obok jest bekon. Mają całkowicie inny smak niż nasze produkty polskie. To bez porównania. Tutaj jest oczywiście 13 dolarów za kilogram łopatki, 8 dolarów za karkówkę. No i tak wszystkie właśnie, tutaj jest kurczak, to są oczywiście porcjowane, to jest free range, 5,50 za tackę. No, kurczaki. I teraz to jest pieczywo, oczywiście ich słodycze, kurasanty, różne wypieki, to jest ich lokalnej piekarni. Pączki, to są takie nasze oponki, się nazywają po polsku. A dobra, już mój organizm przyswoił te słodycze. Był długi okres w moim życiu, że nie jadłam tego, bo po prostu nie, oni używają do większości wypieków słonego masła. I te słone masło po prostu już teraz trochę się przyzwyczaiłam, ale te słone masło daje całkowicie inny smak potraw. Jeżeli byśmy zrobili dokładnie ten sam produkt, tylko z niesolonym masłem, całkowicie inaczej by to można było, inaczej by smakowało. No oczywiście są orzeszki, 7 dolarów, po 15, po 10, no ceny są obłędne, ale teraz chcę przejść właśnie do tego, bo chcę wam pokazać, tu jest cena marchewki. Cena marchewki, zwykłej marchewki jest 2 dolary 20. Kochani, to są te różne nowaliki. Teraz zobaczcie, przechodzimy do sekcji organicznej. A sekcja organiczna, są pieczarki. Tu w tych drewnianych skrzynkach to jest sekcja organiczna. Zobaczcie, ile kosztuje marchewka organiczna. I mi ręce opadły, 6,50. No matko bosko, no ze złota jest czy z czego? 6,50, 8,50 za kilogram jest dynia. A normalnie dynia kosztuje... Tu są buraczki, 4 dolary. Brokoli, 8,90, dlatego, że są chemiczne. Ceny produktów organicznych w zachodniej Australii mogą być wyższe niż w przypadku konwencjonalnych powiedzieć, co jest pod... W miastach takich jak Perth rośnie popularność rynku z okolnymi produktami, to prawda. Bardzo dużo młodych ludzi lubi oczywiście stosować organiczne produkty, ale kochani, będę już kończyć. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Jeśli spodobały wam się mój spacer po sklepie, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się swoimi własnymi doświadczeniami. Dziękuję za obejrzenie, dotrwanie do końca. Pozdrawiam i do usłyszenia.